Dzień dobry, witam Państwa w takim razie już oficjalnie na konferencji ministra skarbu, pana Aleksandra Grada. Panie ministrze, dziękujemy bardzo za obecność dzisiaj wśród nas. Mam nadzieję, że będzie to ważne spotkanie. Jeśli pan pozwoli, mogę oddać panu ministrowi głos. Dziękuję. Jeśli tak, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem podziękować moim kolegom, koleżankom i kolegom parlamentarzystom z Platformy Obywatelskiej za zaproszenie i za dzisiejsze spotkanie z Państwem. Myślę, że to będzie dobra okazja, aby wiele rzeczy wyjaśnić, bo jak czytam doniesienia mediów lokalnych, regionalnych, krajowych, to mam wrażenie, że mówimy o dwóch różnych sprawach, a wiemy, że wszystko dotyczy przyszłości Anwilu, więc tym bardziej cieszę się, że jest nas tak sporo i dużo i możemy o tym dzisiaj rozmawiać. W związku z tym celem Ministerstwa Skarbu Państwa jest dzisiaj sprywatyzować zakłady w Tarnowie, zakłady w Kędzierzynie i Ciech, bo w tych firmach Skarb Państwa ma funkcje władcze, ma w ramach nadzoru właścicielskiego, przyjęliśmy naszą strategię i poszukujemy inwestora, jednego inwestora dla tych trzech firm. Anwil jest spółką zależną od Orlenu i Orlen, zarząd Orlenu, rada nadzorcza przyjęły strategię dla tej firmy, która zakłada dezinwestycje, między innymi wyjście z inwestycji w chemię, w firmach chemicznych, jak i chociażby w Polkomtelu. Wszystko na to wskazuje, że w pierwszej kolejności, patrząc na zaawansowanie prac, znajdziemy inwestora dla tych trzech firm chemicznych. W związku z tym to, czy ten inwestor, który będzie zainteresowany tymi trzema firmami, będzie również zainteresowany czwartą firmą, czyli Anwilem, będzie jego decyzja. Ja nie mogę wykluczyć takiej sytuacji, to jest bardzo też prawdopodobne, że to Anwil, jeżeli się zdecyduje ten inwestor, który kupi te trzy firmy, kupić czwartą, jeżeli Orlen się zdecyduje ją sprzedać, że to Anwil będzie dla sektora chemicznego czy dla PCW osią integracji, patrząc na jego potencjał, na technologię, na to, jaką jest firmą, to inwestorzy w przyszłości będą podejmowali tego typu decyzje. Wcześniej zostanie znaleziony inwestor dla tych trzech firm, niż zakończy się procedura sprzedaży Anwilu. Mówię to dlatego, że do tej pory ciągle była tylko o tym mowa, że trzeba wielką syntezę chemiczną w Polsce skonsolidować, że trzeba poszukiwać inwestora. Nikt tego nie robił. Ja postanowiłem to robić i konsekwentnie to realizujemy. Chcę jeszcze raz podkreślić, to nie jest żaden zamach, to nie jest próba kupowania firmy dużej przez małych, to jest normalna gra rynkowa. Jeżeli Orlen zdecyduje się zrealizować strategię, jako sam przyjął, i będzie szukał inwestora, to konsorcjum wystartuje w tym postępowaniu i będzie poddawane normalnym rygorom, procedurom, które wynikają z takiego procesu. Znaczy, tu nikt nie będzie nikomu sprzedawał za niską kwotę, czy za z góry będzie ktoś komuś kazał sprzedać takiej, a nie innej firmie. Jeżeli znajdzie się inwestor dla Ciechu, dla Tarnowa i dla Kędzierzyna, a będzie chciał i będzie zainteresowany Anwilem, to będziemy mieli bardzo dobrą sytuację, bo będziemy mieli jednego inwestora dla czterech firm i on zdecyduje już biznesowo, co, która firma, jak się będzie rozwijała i co ona będzie robiła w przyszłości. I tutaj Anwil na tle tych firm wypada bardzo dobrze. Z tym Państwo mielibyście rację, gdyby spółki Skarbu Państwa, dla których nie ma planów czy pomysłów prywatyzacyjnych, postanowiły kupować kolejną spółkę, która pośrednio jest w jakiś sposób zależna od Skarbu Państwa. Ale tutaj mówimy o prywatyzacji. I dzisiaj nikt nie kwestionuje w Anwilu, nikt nie kwestionuje z potrzeby prywatyzacji i poszukiwania inwestora. I moim zdaniem to jest świetna droga do tego,
aby dla tej dużej grupy chemicznej w Polsce znalazł się inwestor, który uporządkuje tą grupę i wszystkie efekty synergii w ramach tej grupy tak rozłoży, że one będą z korzyścią dla każdej z tych firm. A jeszcze raz podkreślę, Anwil jako spółka bardzo zdrowa, bardzo dobra, może być tutaj kluczem w konsolidacji. Panie ministrze, to jest realne, że pan w tym roku znajdzie inwestora dla tej trójki? Patrząc na to, co się dzieje, że połowa europejskiej chemii jest na sprzedaż, tak, same PVC, całe włoskie PVC było, Berlusconi ratował, węgierskie PVC jest na sprzedaż, DAU ma tak mniej więcej z połowę firmy do sprzedania, BAS będzie wyprzedawał swoją chemię. Akurat pan teraz całą polską chemię też ma do sprzedania. To jest realne, że się znajdzie nabywca na to? Wie pan, my ten rynek od dłuższego czasu rozpoznajemy, uruchomiliśmy nasze wewnętrzne procedury, mamy przegląd inwestorów, którzy się tym interesują i proszę pamiętać, że my mamy bardzo, że te firmy mają po pierwsze bardzo dobry, ciekawy rynek, że Polska ma bardzo dobre notowania również dzisiaj wśród inwestorów, więc to dzisiaj inwestorzy się zastanawiają właśnie, gdzie przenosić swoje aktywa, gdzie przenosić swój kapitał. I często jest tak, że oni są zainteresowani zamykaniem nawet swoich firm w innych częściach świata po to, żeby inwestować w Polsce. Oczywiście kryzys nam nie pomaga w tym, to jest, tutaj ma pan rację, ale to nie oznacza, że my, że nasze firmy stały się dzisiaj mało atrakcyjne. My, ja osobiście nie mam zamiaru i nie chcę robić nikomu na złość, ani Włocławkowi, ani Anwilowi, ani Załodze, tylko wspólnie szukamy rozwiązania takiego, które da stabilny rozwój tej firmie. Panie ministrze, ale może pan zarekomendował jednak Orlenowi, że w tej sytuacji to Anwilu raczej nie sprzeda za tą cenę, że łatwiej telefonii się pozbyć, a pozwolić Anwilowi rzeczywiście stać się ośrodkiem konsolidacji do środkowoeuropejskiej, bo jest co konsolidować w tej chwili. Za parę lat rzeczywiście, jak się troszeczkę koniunktura w chemii poprawi, będzie można wziąć za to lepszą cenę. No. Pan dużo może, panie ministrze. Pańskie sugestie, myślę, w Orlenie są... Ale myślę, że pan przesadza, bo pan myśli, że słowo może stać się ciałem. A wie pan, tych słów tutaj i w Anwilu, i w Polsce, i w sektorze chemicznym padło tyle przez ostatnich wiele lat, że to nie chodzi o to, żebym ja znowu coś powiedział. To chodzi o to, że za tymi czynami, za słowami muszą iść wtedy konkretne decyzje finansowe. Bo co to oznacza, że Anwil ma się stać integratorem? To oznacza, że Anwil musi mieć pieniądze i Orlen musi te pieniądze przeznaczyć. Musi je przeznaczyć, przeznaczyć na zakup kolejnych firm. A to nie oznacza, że ma... że Anwil ma być firmą, która ma przestać istnieć. Dokładnie odwrotnie. Ona moim zdaniem, bo ja przez ostatnie, jeszcze byłem szefem Komisji Skarbu Państwa, wysłuchiwałem od zarządów Anwilu, od działaczy związkowych Anwilu, jakim jest to źle w Orlenie. Znaczy, wygląda na to, że Orlen nie sprzeda tego Anwilu, że w terminach się nie mieści, że w tym roku... Nie sprzeda chyba. Jaką pan redakcję reprezentuje? Mogę wiedzieć? Bo się proszę, pan nie przedstawił. Miesięcznik Plastics Review. Dobra. Wie pan, ja myślę, że decyzje, które podejmie Orlen, po pierwsze są, to jak czytam tutaj w różne gazety, to państwo uważacie, że spółka Orlen to działa na polecenie, że ja powiem, ministra skarbu, czy ktoś mówi, ma być tak i tak. Nie. Zarząd odpowiada za przyszłość tej swojej firmy. Podejmuje decyzje biznesowe. Jest na etapie wyboru doradcy. Wybierze doradcę. Doradca mu przygotuje różne możliwe scenariusze. Będzie się zajmował tym zarząd, rada nadzorcza i walne zgromadzenie. I zdecydują, co mają z tym zrobić. Państwa, ja myślę, że to dzisiejsze spotkanie świadczy o tym, że pan minister bardzo merytorycznie podchodzi do problemu, do tematu i mam nadzieję, jestem co do tego przekonana i państwo też jesteście tego orędownikami, to jest również moja pewność.